Zapraszam Was dzisiaj na spacer po wyjątkowej kuchni zaprojektowanej i wykonanej przez studio Vigo z Chrzanowa, należącej do ogólnopolskiej sieci studiów mebli kuchennych Max Kuchnie. Kuchnia zupełnie wyjątkowa w swojej prostocie, bardzo harmonijna i geometryczna. Dzięki bieli kojarzy się z czystością, dzięki furnirowanym frontom z amerykańskiego orzecha odwołuje się do natury. Świetne połączenie, szczególnie dla tych, którzy wiedzą, co to dobry styl. Cała wysoka zabudowa została otoczona fornirowaną ramą. Ta rama to nie tylko ozdoba, ale także w pełni funkcjonalna przestrzeń do przechowywania. Wszystkie szafki są oczywiście bezuchwytowe dla zachowania jednolitej powierzchni. Idealnie licują się ze sprzętem AGD marki Siemens, piekarnikiem z funkcją mikrofali, kawiarką i parowarem. Tę harmonię w bardzo ozdobny sposób przełamuje lodówka Multidoor marki Samsung. Zwróćcie uwagę na sprytne systemy do przechowywania, na przykład ten. Dzięki niemu nasi inwestorzy mają idealny dostęp do pełnej zawartości szafy. Niska zabudowa jest zaprojektowana idealnie według zasad kuchennego trójkąta. Tutaj mamy strefę mokrą z dwoma osobno podwieszanymi w blacie zlewozmywakami, a tuż obok, w strefie gotowania, niespodzianka. Wyjątkowa płyta indukcyjna marki Samsung z bardzo ciekawą funkcją. Zobaczcie jaką. Zobaczcie jeszcze sam okap. Jest ukryty w blacie. To idealne rozwiązanie dla osób, którym zależy na zachowaniu wolnej przestrzeni nad głową podczas gotowania. Chcę szczególnie zwrócić Waszą uwagę na ten piękny blat. Jest wykonany z idealnie białego kompozytu. Jest gruby, ale nie posiada widocznych łączeń zarówno w narożnikach, czy też przy nodze schodzącej w dół blatu. Wygląda tak, jakby wykonano go w całości z jednego elementu. Na żywo robi naprawdę spektakularne wrażenie. Osobiście zawsze zwracam uwagę na kolory drewna w pomieszczeniach. Uważam, że zawsze należy zgrać odcienie fornirów z drzwiami czy framugami okien i tak też wzięto to pod uwagę w tym projekcie. Elementy drewnopodobne są idealnie dobrane, a to, że przejawiają się w różnych miejscach w kuchni, jak na froncie wyspy czy za moimi plecami w formie otwartej półki, sprawia, że kuchnia zyskuje naprawdę fajny, indywidualny charakter. Jeśli tak samo jak mnie spodobała się Wam ta kuchnia, koniecznie skontaktujcie się ze studiem Vigo z Chrzanowa. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach kuchennych historii sieci Max Kuchnie.